I teraz, proszę Państwa, jak zwykle, jak co roku, obstawiamy zaczynamy od tego dużego panelu. Drugiego, który tutaj leży. Potrzeba do tego 6-7 osób. No, dziewczyny, panowie, pan, który leży. Śmiało. Się muszę sobie przerobić na taką fajną małą. Tak. Ja mam nieodpowiednią smyczkę, ale nie mam żadnej innej. Jeszcze. Witajcie. Słuchajcie, potrzebujemy. Uformujcie takie dwa rzędy. Mamy flagę 50-metrową. Dobrze by było, żeby tą flagę godnie nieść. Proszę Was, rozsuńcie się na boki, zostawcie środek wolny, z banerem idźcie do przodu, ruszcie do przodu, flaga ma 50 metrów, dlatego musicie ruszyć do przodu. Do banera jeszcze potrzebujemy, czy nie potrzebujemy? Okej, okay, baner mamy w komplecie. I proszę Was, rozsuńcie się, żebyśmy mogli flagę rozwinąć 50-metrową. Że za chwilę się rozpocznie marsz. Coś tam wyszło. Prosimy Państwa za pana. Dobrze. Teraz ten drugi panel z Wrocławia. Sześć panelów, pan Korucki z Niemczech, gdzie jest to pan? Pan Korucki. Pan Korucki też, a to pani z tym. Jest tam? Troszkę dalej jeszcze, jakby jeszcze. Dobrze, pan idzie na początku. Dobra. Dzięki serdecznie. Czy ta pani ze znikiem, proszę ma tutaj na początek. To jest ten panel z Wrocławia, tak?
ten panel z Wrocławia. Panie Stasiu. Podchodźcie do flagi. Regulować.
Dokładnie. Ja prędzej bardziej. A, chyba trochę dobrze nie poleci. Jak wyciągniemy taką, zobaczmy. Patrzymy. Nie bardziej, że nas szybko. Czyli tam jest jednak czoło. Idziemy na czoło marszu. A ja zobaczyłem w Azji, myślałem, że tu jest czoło marszu. Ja pisałam nawet na forum, na ogonie. Na ogonie. Czyli idziemy na czoło marszu. Za mną. Pierwsze banany i flaga. Prosimy do flagi więcej ludzi. Będzie tęcza. Trzymasz mi tego? Na chwilę? Ja mogę cały czas trzymać. Thank you.
Teraz się nie trzymaj cały czas. A już. Nie wszystkim jest to na rękę, że w ogóle ten marsz się odbywa. Ale na boli biurowo. Zobacz na proszę też od 117, żeby to ładnie wyczyścić te odcinek. Czy teraz ja sobie kurtkę tylko biorę? No i okazuje się, że 10 tysięcy smoleńskie jak
może już nie w takiej spektakularnej formie, ale, ale stał się to kult państwowy. Zrelacjonowała Wiktoria. Banery, ale to ty ze mną idziesz. Chcę te inne banery też pokazać. Cześć Krzysztof, witaj. Chodź, przejdziemy na inne banery, co? Dnia 29 sierpnia 1943 roku była częścią większej Wszystkie te wysokie banery opuszczone na dół.
stąpił nad ranem, gdy po węgierz przestali. Posady otoczono, przystąpiono do budowania sądzenia. Podczas rzezi na Wołyniu Jasienówka licząca 36 gospodarstw, pomimo posiadania gwarancji bezpieczeństwa ze strony uchodźców ze wsi Kraś, została zaatakowana przez bojówkę ukraińskiej powstańczej armii. Atak nastąpił 29 sierpnia 1943 roku. Zamordowano co najmniej 137 Polaków oraz kobietę ukraińską z dwójką dzieci, sympatyzującą z Polakami. Napad na Jasienówkę był częścią większej akcji ukraińskiej powstańczej armii na zachodzie Wołynia. Tego samego dnia wymordowano inne pobliskie miejscowości polskie. Zbrodnia w Sokołówce. Zbrodnia dokonana przez bojówki ukraińskiej powstańczej armii oraz ludność ukraińską na około 200 polskich mieszkańcach kolonii Sokołówka, położonej w powiecie włodzimierskim województwa wołyńskiego podczas rzezi wołyńskiej. Sokołówka licząca 48 gospodarstw pomimo posiadania gwarancji bezpieczeństwa ze strony ukraińskiej powstańczej armii została zaatakowana przez upowców ze wsi Krać oraz ludność ukraińską z sąsiednich wsi. Atak nastąpił rano 29 sierpnia 1943 roku. Zamordowano około 200 mieszkańców. Napad na Sokołówkę był częścią większej akcji ukraińskiej powstańczej armii na zachodzie Wołynia. Tego samego dnia wymordowano inne pobliskie miejscowości polskie. Zbrodnia w Soroczynie. Zbrodnia dokonana przez bojówkę ukraińskiej powstańczej armii na co najmniej 140 polskich mieszkańcach kolonii Soroczyn, położonych w powiecie włodzimierskim województwa wołyńskiego podczas rzezi wołyńskiej. Napad na miejscowość nastąpił rano 29 sierpnia 1943 roku. Kolonii otoczono i zamordowano co najmniej 140 polskich. Do tych zbrodni zostało rozpoczęte przez ukraińców. Albo zrobimy inaczej. Przejdziemy się do samego tyłu z powrotem i ci przekazuję relację. Dobra? Żeby pokazać cały marsz i później tu wrócimy. To jest fajne miejsce, bo pokażemy jak idą. Wraz z okolicznym oddziałem ukraińskim powstańczej armii najprawdopodobniej stopnia wymiaru ręki z jednym miastem i oddziałem paramilitarnym składającym się z nacjonalistów i kranickich pozdrowiskiem Włodzimierza Czerwińskiego. Wyobraź kobieta gwałcona na oczach jej ojca, podające dzieci na górę, na głowach, łatwy mężczyzna z magnetami w oczach, zaśnięta łaska z flagami na wierzchu. Obcy się zapłacili w powietrzu, wyobraź to sobie, siostro, bracie, zanim solidaryzujesz się z Ukraińcami. Wyobraź to sobie, siostro, bracie, zanim solidaryzujesz się z Ukraińcami. Wyobraź to sobie, siostro, bracie, zanim solidaryzujesz się z Ukraińcami.
Zgadzamy się na to, co on rozmawiają.
Thank you.
Głęboka Kresów obejmuje swoim zasięgiem obszar całych Kresów stanowiących dziedzictwo ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej i sprawstwo nie tylko ze strony ukraińskich nacjonalistów. Wyliczane przez nas fakty odnoszą się do zbrodni ludobójstwa zadanego przez sowiecki i niemiecki totalitaryzm oraz także do ludobójczych aktów zadawanych przez litewskich, białoruskich i ukraińskich nacjonalistów deklarujących służbę hitlerowcom i Sowietom. Sąsiad zabijał sąsiada dlatego tylko, że ten był Polakiem. Szacowane ofiary ludobójstwa od momentu uzyskania przez Polskę niepodległości do roku 1947 pochłonęły liczbę ofiar grubo przekraczającą milion. Śmierć Kresowian powinna być postrzegana jednakowo dla zamordowanych w Ponarach, Wołyniu, na Lubokach, Małopolsce Wschodniej oraz na Podkarpaciu czy Lubelszczyźnie. Scenariusz do Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Męczeństwa i Ludobójstwa Kresowian napisała Ukraińska Powstańcza Armia i Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w dniu 11 lipca 1943 roku. Ten dzień dla wielu Kresowian jest symbolicznym dniem pamięci dla wszystkich ofiar Golgoty Kresu. Ust Karpat zbudowany
banderowca, żyć nie damy. Woły, woły, pamiętamy. Banderowcą żyć nie damy. Woły, woły, pamiętamy. Banderowcą żyć nie damy. Woły, woły, pamiętamy. Banderowcą żyć nie damy. To naprawdę powiedziałeś przecież. No w końcu muszę zarobić na ruską i na agenta OBW. A nie ma pan żonucy? Żyć nie damy! Woły! Woły! Pamiętamy! Banderowcom żyć nie damy! Woły! Woły! Pamiętamy! Banderowcom żyć nie damy! Woły! Woły! Pamiętamy! Banderowcom żyć nie damy! Przejąć czy? Nie. Nie? O, znajomi.
tygodnia. Banderowski lid! Stańcie się kij! Na Banderowski lid! Stańcie się kij! Na Banderowski lid! Stańcie się kij! Na Banderowski lid!
kiju! Beka musi być. Chyba nie może to
udostępniałem akurat. Nie wiadomo, dokładnie, i wiesz, nie wiem, czy wiesz, tak naprawdę większość tych ludzi chodzi w marszach tęczowych. Niestety, jest to młodzież, która jest deprawowana przez system, przez telewizję, przez takie chwyty kolorów. Jest to tragedia, jest to tragedia. Teraz chwilę. Niech ci ręka odpocznie. Tak, bo oni są tak wyzwoleni, że mogą robić wszystko. Andrzej Duda! Wypad Polski! Andrzej Duda! Wypad Polski! Andrzej Duda! Cała Polska śpiewa dziś, jebać PiS, jebać PiS, cała Polska. Deportacja dla banderowców, deportacja dla banderowców. No beka musi być, nie? Ale ja padłam w policjantkę. No, ty w policjantkę. Widziałem. Wiesz co, Wiktoria nagrywała, a ja na dysk, może na dysku zobaczę. Przodem. Polskie wino,
Lwów! Jak widzicie, jest świetna atmosfera. Wiktoria tutaj mi pomaga robić relacje. Także... Tak się poświęciłam, że się wywaliła. No, dokładnie. Ty się wywaliłaś. Jowita wpadła, tak, Jowita wpadła na policjantkę. Żadnej czystki nie masz, jesteś bezpieczna. No. Że zapraszam Was na nową stronę, na drugą stronę Rebel24. Widzę, że tam Jowita teraz działa na żywo. Polska wolna od bandery! 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 Siemanko, siemanko. Witam, hej. Co tam, nie w marszu? Nie, przyjechali do mnie znajomi z Opola, oprowadzam ich, wiesz, po Warszawie, ale tak. Mogę cię pokazać? Jest tu wujek Samozło. Oczywiście. We własnej osobie. Koło mnie na Woli jest też bardzo fajny mural upamiętniający rzecz Wołyńską. Właśnie chcemy tam pójść. Chcemy tak, tam pójść. Jest fajny. On trochę odpada z niego, trochę elewacja. Ale już musimy się umówić, bo ja jestem z wąskich patriotów, także... No to ty wiesz, gdzie jest ten mural. Na pewno koledzy ten pokazują. Tak, no my z Bielska przyjechaliśmy, także na pewno pozwiedzamy jeszcze. Całe Bielsko, ja Radzielsko. No raczej. Z samym złem można Dobra. Sobie zrobić zdjęcie? Trzymaj się, wujo. Możecie mi zrobić zdjęcie tu z samym złem? Zrobisz? Co? Nie, Selwiak to ja wolę z dalszym. Selwiak to później słabo widać. Albo wszystkie. Pan sobie robi. A moich nie ma. Foto z wujkiem Samozło. Dwa razy, albo trzy. Nie ma co. No dobra. Samozło. Jestem dzisiaj od robienia zdjęć. No. Trzymaj się. O nie, już mam dość tych słupków. Chcę posłuchać, kto to jest wujek Samozła. Moje pokolenie się też wychowywało na jego muzyce. Rapem. Kojarzę coś. No. Coś nie, coś potrafię. Ja się nie chwalę, mam talent. O, coś nie, coś kojarzę. Masz tam bliżej? Parku się będzie. Chodzimy śmiało, śmiało, proszę Państwa, zagęszczamy. Zagęszczamy, o! O tak, tak, tak. Banner, prosimy jeszcze z lewą, tak gdzieś 2 metry od tablicy. I to samo. Ale jeszcze nic nie schodzi, nie jest kurs. Proszę Państwa, nic nie podpalamy, nic nie składamy. Nie, flagę ładnie złożyć, zgodnie jak na barwą, na biało-czerwoną barwę przystało. Ładnie ją złożyć, nie zwijajmy tyle jak, tylko złożmy. Polską flagę składamy, tą długą. Thank you.
Czy już flaga jest godnie zwinięta, ta olbrzymia flaga? O, jeszcze idzie flaga, o jest. No dobrze, dobrze. Niech ktoś da mi sygnał, że ta flaga już jest zwinięta. Czy flaga już zwinięta? To jest to... Na kogo? Uwaga, niech ktoś da sygnał, że flaga jest godnie zwinięta. Jeszcze zwijają, ale jest bardzo długi tamten, długi kordon cały. Poczekamy, poczekamy na zwinięcie flagi i wszystkich zapraszam tutaj bliżej. Śmiało, ja nie gryzę, podchodzimy bliżej, bo chodzi o to, żeby tam udrożnić. Monika napisała, że wszystkie relacje są zablokowane.
Ciekawe czemu. Nie masz tu telefonu? Sprawdź, czy tam przyleci relacja na żywo. Możesz? Tu rower zostaw i podejdziemy. Możesz sobie też to nagrać na normalny aparat. No. Przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi, chleba naszego powszedniego dajmy nam dzisiaj, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie rzuć nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Prowadź, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzmy o pożywek, racz i odechanie, a ja pożywek, też lecie. Wierzmy o pożywek, racz i odechanie, a ja pożywek, i sam niechaj mi świeci. Wieczny odpoczynek, każdym zastanie, a światło świeków i stanie, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Dziękujemy. Teraz już wyjdziemy do kości zadania. Co byście zrobili? A teraz, proszę Państwa, tak, to znaczy się troszeczkę kolejne zmieniło. Teraz miały nastąpić złożenie wiązanki, zapalenie światełka pamięci, ale widzę, że wszystko jest pod kontrolą. Wieniec złożony, znik się pali, a w związku z tym kontynuujemy dalej. Szanowni Państwo, w naszej kolumnie markowej dzisiaj wszyscy Państwo widzieli, że była z nami szefowa Fundacji Żony Pamiętamy, pani Kasia Sokołowska, którą za chwilę tutaj, nie za chwilę, tylko już zapraszam. Zapraszam panią Kasię dlatego, proszę Państwa, bo nie ukrywam, że frekwencja dzisiejszego marszu troszeczkę mnie zaskoczyła. Ale pani Kasia opowie, jak to się robi, bo od 2 lat prowadzi pewną akcję, to dzięki pani Kasi te marsze z roku na roku stają się coraz większe i trafiają do coraz większej ilości ludzi. Pani Kasia, jak to pani robi? Jestem urodzonym specjalistą do spraw marketingu, nie żartuję. To znaczy, jeśli chodzi o ten marsz i o frekwencję, rzeczywiście w jakiś sposób próbowałam zachęcić ludzi do udziału w tej szczytnej akcji pana Andrzeja. Mam nadzieję, że się troszeczkę przyczyniłam do tego, że właśnie jest tutaj więcej dzisiaj ludzi, z czego jestem naprawdę bardzo szczęśliwa. Poza tym chciałam jeszcze nadmienić o tej akcji, o której pan Andrzej wspomniał. Tak, od 2 lat prowadzę akcję plakatowania, wywieszania plakatów w całej Polsce. W zeszłym roku wysłałam do 350 osób 12 tysięcy plakatów, natomiast w tym roku to już jest 650 osób i 22 tysiące plakatów na dzień 11 lipca i 10 tysięcy plakatów na dzień 1 listopada. Ja jestem szczęśliwa i bardzo Wam dziękuję wszystkim, którzy brali udział w tej akcji, bo ja wierzę, że tylko my, tylko naszą pracą spowodujemy to, że ta prawda zostanie przekazana następnym pokoleniom. Na rząd, na władzę polskojęzyczną nie mamy co liczyć, na nikogo nie możemy liczyć, tylko na naszą pracę. Tylko oddolnie społecznie jesteśmy w stanie zmienić to, na co oni nas skazali. Skazali nas na ukrainizację i zapomnienie o ofiarach ukraińskiego ludobójstwa, ale my na to nie pozwolimy. Tak jest! No, ale to jeszcze nie wszystko, pani Kasiu, bo to jest tylko o akcji plakatowania. Rzeczywiście, to jest w sumie kilkadziesiąt tysięcy plakatów, ale 1/3 Polaków to są Polacy z kresowymi koszeniami. Pozostała reszta, no może parę procent mniej, może kilka procent mniej, to są Polacy z korzeniami Rzeczpospolitej, sięgającą II Rzeczpospolitej, ale, a więc poniekąd
Polski Kresowej. I to dotyczy nas wszystkich, czyli milionów. 30 milionów. Pani Kasia przed chwilą powiedziała, ja tak szybko sobie policzyłem, że tych plakatów jest ile? Nie, chcesz? Nie, to wtedy być razem. Ja mam trzeba. W sumie 32 tysiące. Pani Kasiu, jaki pani widzi patent na to, żeby 32 miliony? To 32 milionów te plakaty. No takie pytanie złośliwe, ale jest. To znaczy tak, na pewno bym sama nie poradziła sobie z wysyłką, bo do tej pory no ja jestem sama w tej mojej fundacji i wysyłam sama, robię te wszystkie paczki do was. Natomiast w każdym bądź razie no ja nie poprzestanę na 32 tysiącach, to absolutnie moje nadzieje i moje nadzieje są po prostu większe. I ja tych nadziei nie upatruję tylko i wyłącznie w tych plakatach, również w jakichś innych działaniach, a więc w ulotkach. W tej chwili mam zamiar wejść we wlepki uświadamiające Ukraińców właśnie o ludobójstwie oraz o tak zwanej tej piosence, jak oni to mówią, ukraińskiej piosence wiejskiej Czerwonej Kalinie. Tak, Czerwona Kalina, czyli piosenka ukraińskich bandytów. Wcześniej oczywiście śpiewali ją strzelcy z Siczowi, ale co o nich można dobrego powiedzieć? Przecież mordowali nasze dzieci we Lwowie w 1918. Już zacznijmy od tego, że to byli mordercy, którzy chcieli nam jeszcze przejąć Lwów z dnia na dzień. Później oczywiście przejęli to ukraińscy bandyci, przede wszystkim, czyli przeważnie sąsiedzi, ukraińscy sąsiedzi Polaków. Przejęli tą piosenkę i z nią na ustach mordowali, wyrzynali swoich sąsiadów, swoje żony, swoich mężów, dzieci i tak dalej. I między innymi o tym też zamierzam uświadamiać, tak żebyśmy nie skończyli jak z Senejem, przy którym Poliniacy tańczą, śpiewają i po prostu są nieświadomi niczego, a Ukraińcy i polskojęzyczni nam się śmieją i plują nam w twarz, że tak to Polacy pamiętają o swojej historii. Dlatego na tych 32 tysiącach plakatów nie zamierzam poprzestać. Panie Andrzeju, ja nie mówię, że w następnym roku będą 32 miliony. Ja jeszcze nie zamierzam umierać. Ja jeszcze mam przed sobą życie. Uważam, że dopiero zaczynam. Brawo, pani Kasiu, brawo! Ale pani Kasiu, to jeszcze nie wszystko. Jeszcze będzie jedna bardzo ważna sprawa, bo ja dzisiaj po wysłuchaniu orędzia pana Andrzeja dowiedziałem się o jednej rzeczy, co zestawiłem, te wszystkie fakty. Otóż na Skwerze Młyńskim padła liczba zamordowanych w wyniku ukraińskiego ludobójstwa Polaków. 8,5 tysiąca, szanowni państwo, 8 jednego dnia. Słuchajcie, co ja mówię. Tylko 11 lipca, 79 lat temu, zamordowano 8,5 tysiąca Polaków. A co się dzieje z wojną? Wojna, niby wojna, co to jest? Nie wiem. Tam idą nasze miliardy polskiego podatnika. Państwa, pana, pani, mojej emerytury. To są miliardy. Przez 4 miesiące, chyba tyle, bo ja nie oglądam polskojęzycznych mediów. Przez 4 miesiące tej wojny zginęło 1200, jak się ktoś podał, 1200 przez 4 miesiące, a tam w ciągu jednego dnia, 11 lipca 1943 roku, 8,5 tysiąca. Ktoś się odkleił od rzeczywistości. To jest moja opinia i tej opinii nie zmienię. Ktoś po prostu się zatracił w tym ogólnopolskim amoku i cały szef ogarniający nas świnizny, którą żeśmy widzieli, idąc tutaj wystawioną w oknie. Pani Kasia, czas jakiś temu, w miejsce takiej świnizny, w ramach pamięci zamordowanych, wystawiła mural w miejscowości Łódź i dosyć mnie niepokojące wieści. Państwa też, może pani Kasia sama powie w tej chwili, o co tam dokładnie chodzi? Znaczy, powiem tak, mural powstał 2 lata temu, w 2020 roku, a nie jak to zarzucała nam gazeta wybiórcza, że powstał w tym roku i tylko i wyłącznie dlatego, aby pokazać naszą niechęć w stosunku do Ukraińców. Co to jest? Czy on chce tutaj detonować coś? Co to jest?
Damian! To jest waria? Damian! Jakiś nienormalny. Policję pani. Mogę go zabrać? Odsuńcie się od tego! Gdzie jest policja? Specjalnie go wysłaliście tutaj! Specjalnie go wysłaliście! Co, prowokacja, żebyśmy się rozeszli? Dokładnie, dokładnie. Sami go wysłaliście pewnie, żeby się zakończyło. Żeby się uroczystości nie dokończyły. Jak te msze. Ja go widziałem w marcu. Proszę wykonywać sprawdzenie policji i odsunąć się. Chodźcie tu. Proszę się wszyscy odsunąć. A on się pojawił tutaj. Jeszcze nie. Ale nie wysłał. Masia, idź stąd. Że wpadł jakiś koleś z jakimś niewybuchem. Wpadł jakiś koleś z jakimś niewybuchem już mam. Tu i tu Miki. No, chodź, chodź. Ale co za czeka, ja idę na górnik. Ja się tego boję. No, stój tu. Zostań tu na chwilę, za chwilę. Że jak widzicie, wpadł jakiś gościu, nie wiem, czy to jest niewybuch jakiś. Proszę Państwa, odsuwamy się. Jest niebezpiecznie. My też chcemy się odsunąć. No właśnie. Tak, tak jest, że tylko jeden tam odważny. No, chodź tutaj. Ale ja się oddalam. No, oddalam się. Wpadł jakiś gość z jakimś niewybuchem. Nie wiem, czy nie został nasłany, żebyśmy nie dokończyli uroczystości. Gdzie jest pani Jowita? No, będzie tutaj spokojnie. Bo ona sama zaalarmowała, żeby się odsunęli ludzie. Jeszcze raz powtarzam, bo ktoś dołączył, że ktoś ma tam jakąś bombę, to albo chcą nas zastraszyć i to jest nieprawdziwe, albo na serio. Powinni wezwać saperów. No. No, aż sobie normalnie zapalę. No my się oddaliliśmy. Były. Wpadł jakiś koleś w ogóle z jakimś, nie wiem, nożem zrobionym z krzyżyków i miał w dłoni jakiś niewybuch, jakiś powojenny niewybuch, który trzymał w ręce i zaczął krzyczeć, co to jest. Po czym położył ten niewybuch, jakiś granat czy coś w tym stylu, na ziemi. No i ludzie się na niego rzucili, obezwładnili go, no i przyszła policja, rozgoniła wszystkich. Wszyscy się odsunęli. Jowita tylko krzyknęła zdążyć, odsuńcie się ludzie. No i nie wiadomo, czy to nie jest jakaś prowokacja, żeby się już uroczystości pamięci wołyńskiej nie zakończyły. Tak mi się wydaje, że ktoś go po prostu podesłał. Bo bardzo dziwna sytuacja, pierwszy raz w ogóle, no masakra, nie? Idę znaleźć Jowitę. Gdzieś ze mną znaleźć, Jowita? Ja jestem w Warszawie na marszu urodzenia
upamiętnienia rzezi wołyńskiej. Rzezi. No tak. I tam ktoś właśnie nie wybuch. Albo ktoś sobie nie, ktoś go podstawił, żebyśmy się po prostu... Nie, na chodnik podstawił. Widzisz, ja widzę tam? O godzinie, że ja tam poszło tam. Dobra. Nie krzycz się! Co? Szukają tego faceta chyba. Prowokacja jak nic. Żebyśmy się rozgodzili. Tak. Akurat w tym czasie, akurat w tym miejscu. Znaczy pokażę jeszcze jak taśmę ogrodzili. Jak widzicie, tam leży ten niewybuch, czy co to, cokolwiek to jest. Policjanci powiększają strefę. No, nie możemy być. Idziemy znaleźć Jowitę i Anetę. A podejrzewam prowokację, bo... Nie ma bata, żeby to był jakiś przypadek akurat w tym miejscu gość jakiś sobie wkroczył. Już wam pokażę, zmieniliśmy miejsce uroczystości. Już wam pokażę. Przepraszam, mogę poprosić o ogna? Ognia? Mhm. Ale ja mam tylko zapałki. Bo widzę, pani się gubi, ale ta pani ma na pewno coś bardziej cywilizowanego. Pożyczyłem i nie mogę znaleźć tej osoby. Tak, bo to jak zwykle, nie? Zapalniczka zaraz zmienią właściciela. Dziękuję bardzo. Zawsze mi w pracy mówię, jak mam spodnie, to spodnie mam. Ale ja dzisiaj jestem spódnicy, bo wiedzieć, że wam nie ukradłem. Stąd? A te ewakuacje robią? Tej restauracji czy co? Jak nas wygonili, to restauracje też niech ewakuują, nie? Wiesz, tam ludzie w tej restauracji. No. Tam jest pewnie środku. Jak ich nie ewakuują, to zawsze, że to na bank prowokacje. Boże, mam tak blisko tego gościa i tego czegoś wszystkiego. No. Słuchajcie, naprawdę, co to policja? Nie to dzień na to. Ja jedziemy policja. Dzisiaj jest dużo policji, ale jeszcze więcej jest. No, saperzy powinni przyjechać. No, trzeba się coś odwalić, nie? No, ale to na bank podstawiona jakaś prowokacja, bo... 100%! No. Akurat w tym miejscu i w tym czasie. Ja jestem ciekaw, dlaczego jeszcze restauracje nie ewakuują. No, ja tylko nas, nie? Jeszcze się nie boją, się stoją no tam. Nie? No.
Zlecenie Kaczyńskiego. No, no dokładnie. Wszystkich banderowców. Musimy poszukać. Jowite znajdziemy za chwilę, no. Spokój, Janety. Ona będzie, no zaraz ją może zobaczymy. Jadą chyba saperzy? No nie wiem, jeszcze policja. Ale nie, może saper będzie w środku. Ja już myślałem, że saperzy lecą. No może w środku będzie. A to taki aha, głośny, no. Ten elektryczny. Nie, jak nie jest ubrany jak saper, więc chyba nie. Więc oni chyba wiedzą, że to jest ściema, no. Ale policjant też, jakie odważne policjanie stoją tam na luzie, nie, na Na początku akcja była taka dosyć niepewna, nie wiedzieli, no. Czy to może... Ja widziałem, zauważyłem, że on ma krzyżyk, nie, w tej ręce, nie? No ale no, wiadomo, i tak chora akcja, strasznie. Tam jakieś, w tym krzyżyku jakieś no coś było, takie nożyki czy coś, no. Że Gliński wypożyczył atrapę z Muzeum Wojska Polskiego. Także tutaj nas odganiają. Jowita poleciała. Jowita tam poleciała. Dlaczego restauracja nie jest ewakuowana? Ale zawsze dostaje ten 1% niepewności. Przepraszam, dlaczego restauracja nie jest ewakuowana? Nie proszę państwa. Zawsze trzeba gdzie Jowita? Może pan przeprosi? A jest tam Jowita, dobra. Jak wybucha pocisk, bo tam z drugiej strony nie rozszerzają tak strefy. No, mieszało się policji jest dziwne. Że wychodzi na to, że amunicja... Proszę tam nie iść, tam ewakuacja jest, bo bomba jakaś chyba leży. No tylko nie wiemy dlaczego jeszcze z restauracji ludzie nie ewakuują. Jakiś wariat wpadł, położył jakiś niewypał. Tak to wygląda, nie? No, spoko. Musimy poszukać panią. Jest, Jowita. Tutaj pana z dzieckiem przepuścili ze strefy bomby, pan z dzieckiem wychodzi, podejrzana akcja. Podejrzana akcja. To był pseudopocisk, resztki pocisku, nie wybuchu czy coś takiego. Natomiast nikt nie zajrzał. Ta osoba została aresztowana? Nie. Nie? Czyli nie, ta osoba się oddaliła? Policja jest taka, a nie inna. Ja podejrzewam, że to było po prostu po to, żeby rozgonić zgromadzenie tak. Z tego miejsca i tyle, no. Bo... Ale słuchajcie, jak widzicie, jak słyszycie... Nie jest atrapa, jest nie było. Bez zapalnika, bez zawartości, więc... Czyli prowokacja, taka żywa prowokacja można udawać... Ja myślałam na początku, że tam podróżnie ma coś i że... Że jak widzicie, używają metody strachu na Polakach. Prowokacja to jest na bank, nie było zapalnika. Tutaj się dowiedzieliśmy od pana. Nie było zapalnika, jest to prowokacja, strach, wywarcie strachu na Polakach. Ponieważ to jest... Pokażę wam już, jak ogrodzili, a mimo tego przepuszczają ludzi. Tylko nas odgrodzili. W restauracji ludzi też nie ewakuują. Można zrobić zdjęcie koszulki? Pewnie, że tak. Można też twarzy? Można.
Dziękuję bardzo. A tobie też można? To razem możemy? No ja. Ale to jest po prostu żart. Prowokacja. Ale z restauracji jakoś nie potrafią ewakuować, a przed chwilą puścili ojca z małym dzieckiem tamtędy, gdzie nas wygonili. Także taka sytuacja. I gdzie ci saperzy? Ale to już nie, że to nadzawiałam zdjęcie temu pociskowi. To jest takie zadrwiałe. No, nie, to, tam pan powiedział, że nie ma ani zapalnika, nic takiego, więc to jest na bank prowokacji. Nie? I podobno jeszcze nie aresztowali tego typa. Jeszcze jest długi w śmietniku, tylko nie wiedzą w którym. Tak? Tak. A skąd to wiesz? Ktoś mi właśnie powiedział, że znów ich nas wyganiają, ponieważ zostali tym, że jeszcze w śmietniku jest. Nie wiadomo, jakaś tylko... ściema, no. No. Oto nasi... No to nie się, te buźki anioły. Dokładnie. Pokażę wam może tych policjantów. Tak, Hubert, metody strachu, jak najbardziej masz rację. Jeżeli chodzi o lewą stronę, płaci w księgarni, a nie w Caritasie dobroczynnej. My tam nie możemy przechodzić, a ludzi przepuszczają. Widzicie to? Widzicie to? Całe zgromadzenie ludzi przy zniczach, wieńcach, uroczystości przegonili, a jednak ludzi, nawet z dziećmi, panowie przepuszczają. Restauracja chyba nadal nie ewakuowana. Podobno drugi pocisk w koszu na śmieci. Także... Jowita, drugi pocisk podobno jest w koszu na śmieci, nie wiedzą w którym i dlatego powiększyli strefę. A mimo tego przepuszczają matki z dziećmi, ojców z dziećmi, tą strefą, którą... w śmietniku? Tak, tak, tak usłyszała pewna dziewczyna, która przed chwilą robiła sobie z nami zdjęcie. Tak usłyszała właśnie od policji. Wiesz co, zabezpieczona jest poprzednia transmisja, bo to poprosiłam też. Nad, co doszło, bo ja cały czas, bo ja byłam wiesz, z przodu, o tej, który był przede mną, on był zatrzymany, ja go zaprowadziłam, jak on był zatrzymany. No. Tak więc tutaj w ogóle jakiś policjant był nakręcony, nie powiedziałam ponad taśmę, nic też do mnie wystąpił. Wiesz co, bo tutaj warto by było obserwować, co dalej się z tym wydarzy. No tak, no. I czy ja mogę ci na chwilę zostawić? No spoko. Dobra. Czym jest sobie? Obywatel Polski. Ja przyjdę za 3 minuty. Dobra. Jak któreś tam robię, jak ma się spoko. Dobrze, że jesteście na Rebel. Ja robię u siebie też relacje, ale Rebel ważniejsze. Ciekawych dzieci saperzy. A widzisz tam ludzi w środku? Czy nie, w tej restauracji? W sensie wychodziła tam rodzina. Aha, no to może mało ludzi było i to może ich przepuszczali. No, z dzieckiem, z dwoma dziećmi, no. Małymi. Ale dziwne, też restauracja powinna mieć jakieś wyjście ewakuacyjne, tak, coś jest w tym stylu. No. Pokaż, jaką masz fajną koszulkę, odsuń włosy. A tu z przodu? A co to jest? A co to? Dokładnie. Odsuń się, bo jadą. Dobrze. Widziałam pani, że jest aparatem, to ona jest chyba z wyborczej. Tak? Ja się dowiedziałem, że drugi pocisk jest prawdopodobnie w koszu na śmieci, dlatego poszerzyli strefę. A no, to znaczy, no, tak usłyszała taka dziewczyna, co sobie robiła z nami zdjęcie i usłyszała to od policji.
że drugi pocisk jest w koszu i policja nie wie w którym, dlatego nas odwrócili jeszcze bardziej. No to tu wszędzie może być. No to właśnie, no. Halo, czy mamy tu pocisk? Bo policja nie sprawdza, więc my sprawdzamy. Zawsze... Ale jemu coś dzwoniło w plecaku. Tak? Myśmy szli za nim, to mu coś dzwoniło. Ale tam pan mówił, że ten nie wypał ani zapalnika, ani nic takiego nie ma, także to jest ewidentna prowokacja. Zastraszanie nas. Tak jak wiesz, na kresach były niedokończone msze, tak chcieli nam zrobić niedokończoną uroczystość. Takie jest moje zdanie, prywatne. Trzeba było go widłami potraktować. Tak, no zrobić. Dokładnie. No. A dobrze, że z widłami gość nie wyskoczył, tylko z krzyżykiem, nie? Tylko ten krzyżyk był z jakichś nożyków zrobiony, widziałaś? Co trzymał w ręce, czy nie? No, miał taki krzyżyk z jakichś takich nożyków. No. Obok tego gościa się tak wystraszyłam. No serio. Ale ty się wystraszyłaś dopiero jak... Co? Takie opalone tam idzie gościu z radą. Dobrze, dobrze. Warsza będzie miała co pisać. Dobra, nie będę tutaj wcinać. Co tam leżysz? Leży dalej. Ten nie wypał. Proszę bardzo. Przecież tam piszecie. Przestawiam radio z odpowiednią, żeby nic nie użyć. No dokładnie, no. Pocisk widzicie, tam oddali. Opowiedz, Andrzej, co się stało. No to tak, staliśmy, były uroczystości, tam są wieńce, znicze. O, widzicie, tam w oddali? Wiktoria, mogłabyś wziąć? Nie wiem, weź moją relację. Dobra. Dobra. Za chwilę ten, tylko opowiem, widzą. Nie no, spokojnie, ja sobie to potrzymam. Dobra, na tak, sobie tam, gościu. No bardzo długo jadą. Trzymał w ręce jakiś malutki krzyżyk zrobiony z nożyków. Nie wiem, czy saperzy nie przyjechali czasem. Ktoś przyjechał takim. Wpadł gościu na sam środek między nas. Nie wypałem i machając tym nie wypałem, nie wybuchem ręką w górze. Zaczął krzyczeć, co to jest, po czym położył to na ziemi. I ludzie się na niego rzucili, żeby go obezwładnić. Dobra. I wtedy przyjechała go policja, ale podobno tak słyszałem, że puścili go wolno, także... Nie no, pierwszy raz jestem w Warszawie i nieprawda. Także dobrze, dementuję. Źle zostałem poinformowany, czyli został zatrzymany. Został zatrzymany? Tak, nie, bo jakiś pan powiedział, że go puścili, wiesz? I właśnie to mi rozwaliło mózg, jeżeli to była prawda, ale tak jak mówię, taki pan powiedział, tak samo taka dziewczyna powiedziała, że drugi niewybuch jest podobno gdzieś w koszu na śmieci, dlatego poszerzyli strefę. Tam wam jeszcze przybliżę. Tam sobie leży. Zobaczymy, czy to saperzy przyjechali. No wiem, ja myślałem, że tu saperzy przyjechali, ale jednak nie.
Ty masz moją zapalniczkę? Tak, ja się oddam. Wejdźcie sobie na Facebooka na Rebel24 i Rebel24 TV. A także na Andrzej Nacjonalista. No i co, idziemy ten kordon przejść dookoła. Widzę, co tam piszecie, ale akcja będzie miała. No, wizja będzie miała co nadawać. Nie, telewizja pewnie tego nie wróci. Totalnie nic. Nie, właśnie powiedziałem, że. No. To właśnie Anetka mówiła, że tam jest pani z wyborczą. Ty zrobiłam reklamę Rebel. Dobrze. Na wyborczą ty... będzie. Na wyborczą lepiej nie. Wszędzie będzie. Dobra, nienawidzę tych słupków, ale. TVP, Bożena napisała, TVP nic nie powie o tym dziwnym typie. To jest taka granica. Dziękujemy, pamiętamy. Skanduje tłum. Tu jest Polska, nie Ukropol. Tu jest Polska, nie Ukropol, dokładnie. Gdzie są ci saperzy? No ja się pytam, gdzie są ci saperzy? No. Żal. Całe te uroczystości cieszę się bardzo, tym bardziej, że tak jak powiedziałem. Przynajmniej polskie flagi są. No, a przyznaję, bo zmienili, tak jak już rozproszyli ten. No w sumie no też się nie? Trochę nie dziwię, bo się ludzie mogli przestraszyć, nie? Jednak jakiś gościu wpada z jakimś niewypałem, no to... No, nie, chyba, że bardziej się ściaśniliśmy po prostu. Ona nie wie, z kim rozmawiam, bo cię nie widzi, nie? Nie, ona nie wie, z kim rozmawiam. Wie, z kim rozmawiam? Nie. Powiedz dzień dobry. Dzień dobry. Taka grzeczność, bo tutaj nasz... Spoko, to sami swoi przecież, no. Ale to sami swoi. Sami swoi, dokładnie. Ja nawet nie usłyszałam. Dobra, zobaczymy z drugiej strony, tam relację wam nagramy. Saperzy mają gdzieś wolne, bo wczoraj w ogrodzie saskim placki rozminowywali LBO, czyli roboty mieli, napisała Wiesława. Ile tam jest osób? 88 osób, dobra. No, u mnie jest 6, także wbijajcie na alternatywny drugi kanał Rebel24 TV. Trzymajcie się. Cześć. Się rozchodzą, my szukamy Jowity i Anety i saperów. Szukamy saperów. Cip cip, taś taś, saperzy, cip cip. Co, bardziej jeszcze poszerzają? No, oni tam muszą wszystkie sobie Andrzej, swój teren zaznaczają. A Andrzej Duda mówił, że ma być bez granic, a oni nam tu granice robią jakieś taśmą policyjną. Wiem. Wiemy. Jak widzicie, poszerzają.
poszerzają. Gdzie jest Aneta? A tam jest, dobra. Okej. Okay. Jak widzicie, już teraz zamknięta ulica. Marzy? Tak. A co trzymał w rękach? Tak, dokładnie. Trzymał to w rękach. Tu miał coś, co wyglądało trochę... Jak krzyżyk taki, nie? Tak. To krzyżyk z takich nożyków małych jakby... Spięte gumki, recepturki, jakieś takie coś, nawet nie patyków. Takie, wiesz, i tak dokładnie... Takie te a co to jest? Takie, co to jest? No, on się pytał z tym... Nie chcę, ale no, co to jest? Co to jest? I, wiesz, i położył ten pocisk, a ten krzyżyk... I ja przez sekundę myślę, że to ma jakiś zapalnik w ręku? Bo to wyglądało jak jakiś detonator, czy coś. Jak się, ale to za dużo filmów się naglądaliśmy. No tak. On jakieś patyczki miał w rękach. Wyobraźnię to. Tak, ale no mówię ci, ja wiesz... Ja jestem. Dobrze, ja tak, wracamy razem. Dobrze. Także jak słyszycie, później tego pana obezwładnili ludzie, położyli go na ziemię, no i przejęła go policja. Prawdopodobnie został zatrzymany. Jedziemy sobie jeszcze w tłum. Tutaj widzimy Anetkę. Ja mówię, do mnie płacisz, ale jesteś człowiekiem. Ale oni chcieli, miała być flaga narodowa. Jeszcze jedzie Straż Miejska. Czyżby Straż Miejska robiła za saperów dzisiaj w Warszawie? Przejdziemy jeszcze tam. No widzę Jowitę. Straż Miejska. Nawraca na 10 razy pan. Śledzimy Jowitę. To jakiś fanatyk. On sam do siebie gadał. No właśnie będę musiał to obejrzeć, bo to była taka chwila, taki moment, że sam nie pamiętam już. Aneta dzwoni do Jowity. Aneta do ciebie dzwoni, ale była tu przed chwilą. Tak więc nie ma. Ja się nazywam, jak się nazywam? Ja jestem... A jak się nazywa? No. Andrzej, takie mam konto. Na Facebooku. Ciekawe, sobie obejrzymy to w domu, jak to wyglądało. Ale ten, ja właśnie w Sugarach Czy ten, no właśnie to w pierwszej momencie to o tym samym pomyślałem, widziałem głośnik, no. Cicho. Jeszcze mało tego pewnie uświadomił taki pan w telewizji, że ten krzyżyk, co trzymał w ręku, wyglądał jak zapalnik, nie?
nie pomyślałem o tym w pierwszej chwili, nie? Ale centralnie tak jak ty pomyślałem, że głośnik trzyma, nie? No. Nie, dopiero jak położę na ziemię, wiemy, że on jak tylko wszedł, on to już trzymał tą kurczę. To już było wiedzieć, że to nie jest głośnik. No. Tak na pewniaka pocy tutaj nie było pocy. No. Samym wydarzeniem, nie widzieliśmy. Teraz 4 metry od próbowy. No. Jeszcze samej tablicy uważam. To była i z jej strony prowokacja. Tak, tak. Chcieli zrobić tak jak były... Jak chodziłem na protesty, to wiedzieli jak spałować, jak zgazować, jak znaleźć tak. Człowieka, a teraz niby nas chronili i co chodzi. No. Ale podobno, bo ja rozmawiałam z takim jednym kierowcą, że on zna tego typa. Tak? Zna tego typa, on zna tego, wie gdzie on mieszkał, że teraz jak była miesięcznica, też zaczął pisać butelkami, czy jakieś kurczę opłacone przez Sorosa pewnie, albo coś, nie? Z Merklowiem, przez firmienty jest, tak jak podsuwają te rzeczy. Albo przez tutaj pana czasu, nie? Też bym się nie zdziwił, chociaż nie wiem. Bo nie wiem takich okoliczności, że my wychodzimy, że ci to jest nas od nas tak. Co myślisz? Prowokacja, nie? Znaczy, wiesz co, ja widziałem, jak on przeszedł cały kordon po prostu, wiesz, przez policję i nie reagował. Co zrobił? On przeszedł normalnie? Przez cały kordon. No, ale policja była i... No, po prostu wiesz, no ja też właśnie, bo na żywo. Ale to było witać, no, to jest tutaj żonego, to tak normalnie, tak przeszedł. To jak to ustawka, jak on tutaj to miał? Nie, już nie. Jest. A gdzie jest? Dobra. Co na rok zdjęcia? Weronika. Czy Weronika? A Weronika. Bo ja już mogę się zrobić, pięknie, pięknie. No, co mogło być? Powiem, że nie wiem. Wiesz jeszcze? Pokaż moją koszulkę, jaką koszulkę ma, możesz? No ja się one tam mają. Będziesz jechał do mnie? No, a ja mam sobie, o których nie słyszałam. Chyba się zapytam, bo oni się zastanawiają. No inaczej, dajmy im świeczki. Szymon! Niech zapalą. O, to my wam damy świeczki, o. No. Świeczki niech zapalą. Ale co, policjanci? Czy to policjanci, żeby zapalili? Nie, jadą na skwer wołyński. Żeby zapalili. Na tej stronie będą zdjęcia. Bo to polskiego. No, ale to sobie leci u mnie. Także zapalili, bo z tym niebie wypałem. Rebel już przekazałem. Ale co, no? Trzeba spróbować jeszcze zapalić, bo tym nie wypałem. No właśnie, właśnie dlatego myślałem, że chcecie dać policjantom oznaczyć, że jeżeli nas nie chcą wpuścić, to niech oni zapalą w naszym imieniu. Chociaż jednego znicza w naszym imieniu, jeżeli nas tam nie chcą dopuścić. Nie? Ciekawe, czy by się podjęli tego. No też wątpię. No. Wbrew jakimś procedurom. No. Poprosimy o to zapalić i tak. Jak można nakleić? Gdzie naczeni?
Będziecie jechać tam na ten sklep? A gdzie? Najpierw ją bitę musimy znaleźć. Kto będzie jechał? Gdzie na sklep? Czy na pewno jadę ja? Szymon i Mateusz. Chcemy przekazać Zuzi, żebyś od nas z naklejkami, żebyście od nas zabawili. Fotkę ewentualnie gdzieś tam wrzuć, to się gdzieś odbędzie. No masz na naklejce. Na naklejce koszulki. A czekaj, bo myśmy mieli jechać pod ten mural, nie? Tak, pod mural chcemy jechać, no. To znajdziemy to, no. Bo ja jeszcze chciałem czekać, wiesz, na tych saperów. No ja też chciałem zobaczyć. Ja też właśnie. Już myślałem, że za saperów robi ta straż miejska, co przyjechała. Chyba już się czekamy. Robota może wytoczą. A no tak. Pewnie tak. Albo będą się przebierać w tym Albo stroju. Czekają, aż się rzeczywiście rozejdziemy i sobie wezmą to i siądą do suki, nie? No dawaj. Podejście do Gerarda, nie? Ja lubię od tyłu. W którym miejscu jest na żywo nadaje? Chcesz kurtkę? Dam ci kurtkę, bo ci chyba zimno. A masz zimne ręce. No to dam ci kurtkę. Zrobimy sobie zdjęcie przy kolumnie. Dam ci kurtkę. Możemy. Chodźcie, wolni zjednoczeni. Gdzie jest Madzia? Trzymaj. Mi Jowita zabrała, ale Jowita ma. Ale będziecie jechać wszyscy? No jeżeli pojedziemy, to tak. Wiemy gdzie to? Czy znajdziemy? No to zapalimy, czy wy? No nie wiem. Wiecie, gdzie idzie? Ja muszę najpierw Jowitę znaleźć. On wiedzie, tak. No właśnie na niego czeka. O, tu macie stoi, Mateusz. No ja właśnie na niego czeka. No. On wiedzie do jednego. No to... Mati, mamy zadanie do wykonania. A kiedy to jest? A kiedy to jest taki wielki skarb na marynarce? Dobra. Wiecie co, to ja chyba kończę tą relację i połączę się jak znajdziemy pewne miejsce, które wam chcemy pokazać. Także trzymajcie się i czołem. Cześć.